Następstwo od wczoraj, tak, było tak, rozmawiałem, że w sobotę prezes Kaczyński na kongresie swojej partii po prostu jakby tak rzucił od niechcenia, że coś trzeba zrobić i dał jasny sygnał, że OFE będą kasowane, będą likwidowane. No i co się dzieje potem? Potem jest trochę histeryczna, bym powiedział, konferencja prasowa wicepremiera Morawieckiego, bo po prostu no, tylko tak ją można tłumaczyć, skoro ona się odbywa na giełdzie, odbywa się przed otwarciem dnia giełdowego. Na giełdzie, która już jest, powiedziałbym, daleko od swoich dni świetności, giełda warszawska, giełda papierów wartościowych, i którą tę giełdę w dużym stopniu dobiła decyzja Platformy o zabraniu znaczącej części pieniędzy z OFE. No i teraz wszyscy inwestorzy giełdowi, duzi i mali, dostali od prezesa Kaczyńskiego sygnał, że tych OFE w ogóle nie będzie, czyli że ta giełda będzie zanikać realnie, jeżeli wartość będzie spadać. No i Morawiecki wczoraj próbował uratować sytuację i trochę tak też czytam te kolejne komunikaty. Przeczytałem uważnie komunikat prasowy też wczoraj wydany przez Ministerstwo Rozwoju i też szczerze powiem, no nic nie poradzę, oko redaktora. Było tam tyle literówek i zdań, które się nie czytały po polsku, że to tylko wskazywało na to, że rzeczywiście w ogromnym pośpiechu przez weekend dziergano może nie skarpetę, tylko dziergano cały ten komunikat, żeby ratować sytuację, czy uspokoić po prostu wody wzburzone przez no, nie do końca odpowiedzialną wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego. Niestety tak to trzeba powiedzieć. No, prezes Kaczyński po prostu nie zna się na gospodarce, ale lubi się na ten temat wypowiadać. No i to był kolejny taki przypadek. Co do samej treści, to nie jest czarne i białe. Ani OFE nie były tak straszne, ani te pomysły Morawieckiego nie są tak genialne. Musimy poznać szczegóły, musimy zobaczyć, jak to ma funkcjonować. Na razie myślę, że Polacy mają prawo, Polki i Polacy czuć się zagubieni tym, co to będzie, jak to będzie, ile pieniędzy im zabiorą, ile do nich trafi. Boimy się tego majstrowania przy emeryturach. To nie jest coś takiego, że z dnia na dzień można zmieniać kompletnie system i opowiadać ludziom, że my będziemy więcej dostawali na tych emeryturach. Więc moja odpowiedź na ten tytuł, że Morawiecki dzierga, to ja bym jednak, tak jak tutaj myślę obaj redaktorzy, wolałbym sam dziergać skarpetę, czy mieć decydujące słowo w tym, z czego ta skarpeta, jak ona ma wyglądać, w jakim kolorze, w jakim rozmiarze, a nie, że rząd wszystko za mnie załatwi. To rządzie naprawdę masz dużo więcej problemów niż ustawianie mi moich w sensie, wczoraj Bloomberg napisał, że taka ważna, topowa firma prawnicza w Londynie twierdzi, że ten Brexit cały to właściwie jest niemożliwy bez przegłosowania tego przez parlament. No tak, to jest oczywiste, to już u nas mądrzy ludzie napisali. Czyli parlament może wcześniej przegłosować, może nie przegłosować. Parlament, w którym Brexit ma mniejszość. Jeśli chodzi o skład. Więc nie jest pewne, że przegłosuje, ale jeszcze przy tej okazji. Ale przy OFE to jest tak, że jak rozumiem, wicepremier Morawiecki przedstawia pewien koncept, poddaje go pod dyskusję. To znaczy, że być może to nie wejdzie, tak? Myślę, że to no, nie w tej formie. Ale co my już wiemy z tego, co powiedział prezes i Morawiecki? Wiemy o tych 35 miliardach, które do nas nie wrócą po prostu, bo to są zabrane nam te pieniądze. I druga rzecz straszna, to że ta reszta, którą podzielą, nie wiem jeszcze czy porówno, czy ktoś, kto zaczął zbierać w zeszłym roku, dostanie tyle samo, co ja, który od 15 lat tam wkładałem pieniądze, to jest jedna rzecz, ale drugie, tymi pieniędzmi będzie zarządzało państwo. No to chroni nas Panie Boże, nie podobno istniejący, że przed takimi decyzjami. O ile PiS rzeczywiście zdecyduje się na majstrowanie przy OFE, ja podobnie jak Piotr Kowalski mam wrażenie, że ta wczorajsza konferencja wicepremiera Morawieckiego to było takie ratowanie sytuacji po niepotrzebnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli PiS dojdzie do wniosku, jak duże straty wizerunkowe, polityczne może odnieść majstrowanie przy OFE, to do 2018 roku gdzieś te plany ucichną, być może z tego. Ale ktoś muszą pieniądze wziąć, więc ja nie sądzę, żeby się wycofali z tego pomysłu. Bo skutki polityczne takiej decyzji, gdyby rzeczywiście obóz rządzący poszedł tym tropem, o jakim mówi prezes Kaczyński i wicepremier Morawiecki. Będą bardzo duże. Przecież to tak naprawdę poparcie dla Platformy w środowisku wyborców Platformy, tym liberalno-lewicowym, zaczęło osłabnąć od skoku na OFE. Część aktorów, która krytykowała, część autorytetów uznanych w środowisku Platformy Obywatelskiej za autorytety, mówiła wyraźnie, że jest to Karczleszek Balcerowicz, prawda, który uchodzi za szkolnego ekonomistę Platformy Obywatelskiej, obóz Platformy Obywatelskiej krytykował rząd. I to tak naprawdę było pierwsze takie poważne uderzenie, które zachwiało
zachwiało poparcie dla obywatelskich. W przypadku PiSu będzie w tym troszeczkę trudniej, no bo sympatycy PiSu, w Polsce PiSu, ten twardy elektorat PiSu, od samego początku byli krytycznie nastawieni do funduszy. No tak, natomiast ta propaganda medialna powtarza, że to są nasze pieniądze, skok nacjonalizacji, kojarzy się ludziom źle i tutaj nie da się uniknąć strat wizerunkowych. Ja nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, czy PiS tutaj, przepraszam, mogą mu grozić duże straty wizerunkowe, no bo tak słusznie zostało powiedziane, elektorat PiSu to nie był nigdy elektorat wielbicieli OFE, czy tych, którzy generalnie bronili otwartych funduszy emerytalnych. PiS, kiedy był w opozycji, bardzo ostro krytykował OFE, sam koncept i Platformę za to, że doprowadziła do kontynuacji tego systemu. No druga rzecz jest taka, że mówimy cały czas o sporym odsunięciu w przyszłość tego wszystkiego. Mówimy tutaj o reformie emerytalnej, która nie wejdzie z dnia na dzień, która jeszcze nie wiemy, jaki przybierze kształt. Więc zawsze jednak ludzie wychodzą na ulicę, czy krzyczą głośno, protestując przeciwko temu, co tu i teraz się dzieje. A wydaje mi się, że tutaj ten efekt będzie mocno, mocno odłożony w czasie. Jeszcze jedno słowo a propos tego, co z tego wejdzie w życie, co nie. Obawiam się, że najbardziej narażone na to, na nie wejście w życie, są te elementy, które brzmiały bardzo atrakcyjnie i bardzo ciekawie wczoraj w propozycji Morawieckiego, czyli wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe, które zostały zapowiedziane w przypadku osób, firm, które będą korzystać z tych pracowniczych programów kapitałowych, jeśli się nie mylę, bo uczymy się nowych nazw od wczoraj. Tam jest wiele, łącznie z obniżeniem czy kasacją podatku Belki, pewnych przy długoterminowych inwestycjach. Wiele takich atrakcyjnie brzmiących rzeczy, które nie do końca się spinają, powiem krótko, z innymi działaniami PiSu i z hasłami uszczelnienia systemu podatkowego, zwiększania przychodów, kontroli, gonienia tłustych misiów, którzy uciekają z podatkami do rajów podatkowych itd., itd. Więc jeżeli tu rząd chce rzeczywiście tak lekką ręką dawać ulgi podatkowe, no brzmi to ciekawie. Na razie Mateusz Morawiecki nie jest ministrem finansów. Może dojdzie do centralizacji wszystkich funkcji. Na razie jest minister finansów, który odpowiada właśnie za maksymalizację przychodów. Ma być nowym Balcerowiczem, także już został mianowany właściwie. Już został właściwie ogłoszony i ochrzczony. A zaskoczyło was, że liderzy tych Brexitu opuścili swoją polityczną partię? To jest ciekawa rzecz, bo obaj, i Johnson, i ten Farage, się wycofali właściwie z polityki po ogłoszeniu wyniku. I Cameron przecież lada dzień, czyli za 3 miesiące, ma oddać władzę, który ogłosił to referendum. Widocznie się przyjrzeli temu, jaka jest reakcja w ich kraju. Co myśmy narobili się? Bo to czasem tak jest, że się podejmuje decyzję w nadziei, że lud jednak jej nie przegłosuje. A to lud przegłosował i zobaczyli, że jednak bardzo wielu Brytyjczyków jest zmartwionych tym, co się stało, że może się rozpaść Zjednoczone Królestwo. I myślę, że gdyby dzisiaj zrobiono ponowne referendum, to wynik byłby zupełnie inny. Czy referendum z Brexitu miał być z jednej strony takim chwytem wyborczym w przypadku Camerona, z drugiej strony takim policzkiem, ostrzeżeniem dla Komisji Europejskiej? To jest trochę zasada złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. I rzeczywiście chyba i Farage, i Johnson przestraszyli się tego, do czego doszło, czyli sytuacji, w której to referendum na Komisję Europejską, na Unię Europejską za bardzo nie podziała jak zimny prysznic, natomiast może doprowadzić do rozpadu Wielkiej Brytanii. Gdzieś na angielskim Twitterze czytałem, że teraz żona Farage'a będzie deportowana, bo nie jest z Wielkiej Brytanii. Różne mogą być skutki. Ci, którzy promowali Brexit, sami w niego nie wierzyli, że on nastąpi. Teraz, kiedy okazuje się, że raczej chyba nastąpi po głosowaniu, no przestraszyli się skutków. Nikt nie chce być premierem Wielkiej Brytanii, która będzie odpływać od Europy. Więc trzeba szybko się Wielkiej Brytanii pozbyć i chwilę później ją przyjąć na zupełnie innych warunkach. Wiesz, małą Dębski, Anglię, a nie Wielką Brytanię. Michał Kobosko, Atlantic Council. Dziękuję. I Wojciech Dobranowski, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję bardzo. Grzegorz Chlast, Aleksandra Głogowska. Życzymy Państwu dobrego dnia. Za chwilę wiadomości, a potem ekonomia. Minęła 9. No chcieli, to jest ich wybór, proszę Państwa. Co tu Polska może dodać? Co tu Polska może przyspieszyć i dołożyć? Nic, tylko mogą rolnicy spać w buwie. Napracują się tych książek, naprzerzucają jak kartofli, tych książek przerzucają jak buraków, a Biblia jedna by wystarczyła. Głosowanie w sprawie odwołania szefa MONU. Potem decyzję szczytu NATO, czyli 4000 żołnierzy w 4 krajach Europy Wschodniej. A w wiadomościach ekonomicznych powiemy o tym, jak Brexit może odbić się na umowach handlowych między Europą a Stanami Zjednoczonymi.
kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO Prawo i Sprawiedliwość musi bronić ministra obrony narodowej. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się wnioskiem o odwołanie szefa MON-u. Złożyła go Platforma Obywatelska. Jan Grabiec, rzecznik klubu parlamentarnego PO, który był gościem poranka RDC, uważa, że czas na dobrą zmianę w Ministerstwie Obrony. Myślę, że gdyby minister Macierewicz dzisiaj przestał pełnić swój urząd i zastąpił go inny minister, to tylko lepiej dla szczytu NATO z całą pewnością. Autorytet czy opinię, jaką cieszy się minister Macierewicz wśród członków NATO, nie jest najlepszy. Platforma Obywatelska zarzuca Macierewiczowi wykorzystywanie kierowanego przez niego resortu do walki politycznej i krytykuje go za decyzję o wysłaniu polskich żołnierzy na misję przeciwko Państwu Islamskiemu. NATO wzmocni wojskowo wschodnią flankę. Tak wczoraj mówił sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg na ostatniej konferencji w Brukseli przed odlotem do Warszawy, gdzie w piątek rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. W czasie tej narady zapadnie ostateczna decyzja o wysłaniu 4 batalionów do Polski, Estonii, na Litwę i Łotwę. Beata Płomecka. Decyzja Sojuszu to odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji, które, jak wiele razy można było usłyszeć w kwaterze głównej, inwestuje w wojsko, by zmieniać granice siłą. Po warszawskim szczycie NATO wschodnia flanka zostanie więc wzmocniona. Sojusz wyśle 4000 żołnierzy, po 1000 do każdego z zainteresowanych krajów, w tym do Polski. Tak mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Będzie to jasny sygnał, że kraje Sojuszu są gotowe bronić siebie wzajemnie po obu stronach Atlantyku. Za wielonarodowy batalion w Polsce mają odpowiadać Stany Zjednoczone, na Litwie Niemcy, na Łotwie Kanada, a w Estonii Wielka Brytania. Szef Sojuszu uważa, że brytyjskie referendum i ewentualny Brexit z Unii nie zmieni pozycji Wielkiej Brytanii w NATO. 110 policjantów oraz drugie tyle przedstawicieli innych służb ABW, BOR-u i Straży Granicznej to załoga sztabu operacyjnego w Legionowie pod Warszawą, który będzie czuwać nad zabezpieczeniem szczytu NATO. Policyjne centrum dochodzenia. Mamy przedstawicieli z Centralnego Biura Śledczego, z Biura Kryminalnego. Nadkomisarz Arkadiusz Waliszewski, jestem zastępcą szefa Policyjnego Centrum Dochodzenia. Prowadzimy współpracę międzynarodową, czyli mamy tutaj oficerów z Interpolu, z Europolu. Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie będzie działać przez miesiąc do zakończenia Światowych Dni Młodzieży. Mieszkańcy powiatu żyrardowskiego rozpoczynają protest na ulicach Warszawy. Nie zgadzają się na budowę linii wysokiego napięcia, bo boją się, że instalacja będzie zagrażać ich zdrowiu. Protestujący zbierają się przed pomnikiem Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich. Stamtąd przejdą przez Sejm i Ministerstwo Energii. Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Ulice będą chwilowo wyłączone z ruchu, a autobusy mogą jeździć objazdami. Na koniec sport. To już oficjalna informacja. Legenda za życia. Vicente del Bosque nie będzie już trenerem hiszpańskiej reprezentacji piłkarskiej. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej przeczytać można, że były trener wciąż będzie pełnił funkcję w związku. Nie podano jeszcze jaką. Ewa Wysocka. Podczas trwających Mistrzostw Europy we Francji Hiszpania odpadła z rozgrywek, przegrywając Włochami w 1/8 finału. Jednak jak ujawnił trener, swoje odejście zaplanował wcześniej. Po porażce zespołu na mundialu w Brazylii, kiedy to mistrzom świata nie udało się nawet wyjść z fazy grupowej. Wtedy zacząłem brać pod uwagę, że czas odejść. Tę decyzję podjąłem sam, bez nacisków. Uważam, że nadszedł czas, aby moje miejsce zajął ktoś inny. Vicente del Bosque prowadził drużynę Hiszpanii przez prawie 8 lat. Będzie słoneczny dzień na Mazowszu. Zachmurzy się dopiero po południu. Wieczorem możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a później będzie padać tak przez 3 dni. Na termometrach teraz mamy 20-21 stopni. Maksymalnie będzie dziś do 24 kresek, a na barometrach bez zmian mamy 1006 hektopaskali. Minut po godzinie 9:00, czas na wiadomości ekonomiczne. W studiu jest Natalia Rozbicka. Witaj. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych w Polsce. Dziś zaczyna się dwudniowe posiedzenie Rady, pierwsze z nowym prezesem Narodowego Banku Polskiego. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurek prognozuje, że poziom stóp się nie zmieni.
Wydaje się, że w tej sytuacji, jaką w tej chwili mamy, czyli przy relatywnie stabilnym tempie wzrostu gospodarczego i tej trwającej deflacji, aczkolwiek powoli zawężającej się, i również biorąc pod uwagę tą niepewność, jaką mamy wokół siebie, związaną z Brexitem, Rada Polityki Pieniężnej będzie starała się bardzo długo trzymać stopy procentowe na obecnych poziomach, więc zakładam, że nawet w 2017 roku te stopy mogą być nadal na tych samych poziomach, co obecnie. Jak informuje Monika Kurtek, decyzję Rady poznamy jutro. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Brexit zablokuje umowę handlową. Opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię może opóźnić negocjacje w sprawie umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Na drodze do porozumienia w tej sprawie stanąć może rosnący sprzeciw europejskich społeczeństw wobec tej umowy i wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy trwają od 2013 roku. Umowa handlowa ma doprowadzić do stworzenia największej strefy wolnego handlu na świecie. W Unii Europejskiej obawy budzi m.in. zaniżenie obowiązujących we wspólnocie norm bezpieczeństwa żywności i standardów środowiskowych. Ceny ropy w USA spadają. Baryłka ropy w West Texas Intermediate w dostawach na sierpień kosztuje $48.27. Taniej o 72 centy. Właśnie o to chodzi, że Warszawa okrada. Żeby tu była Ameryka, to by nikt cudzego telefonu nie ruszył. Jest wyceniona po $49.52 za baryłkę. W Londynie spadają na to. A ruszył. Przemysłowe. Miecie w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniona po 4000. W Ameryce nikt by nie ruszył. A tutaj ruszył. To było niezauważone. Nieprzypilnowane, bo się tego nie da przypilnować. Złodzieja domowego nie upilnujesz. Jeżeli ktoś u kogoś mieszka, to jest, że gość w dom, Bóg w dom. A tutaj nie. Żeby to była Ameryka, to byłoby inaczej. To wtedy gościa trzeba poczęstować, gościowi trzeba dać. A tu się okrada. W Polsce się okrada. Reklam tysiące. Chwilę wrócimy. Póki co lećmy dalej z muzą. Alan Walker, Sing. Ale musimy jeszcze raz Państwu... No, to znowu to samo.